Wir haben gerade im Gebet zum Ausdruck gebracht, dass der Jesus in unseren Herzen etwas bewegen möchte. Właśnie to wyraziliśmy w modlitwie, że naszym życzeniem jest, by Pan poruszył nasze serca. Und deshalb möchte ich, bevor wir den Abschnitt lesen, zwei Verse vorwegstellen. I zanim przeczytamy ten właściwy urywek, to chciałbym najpierw dwa miejsca przeczytać. Zuerst aus Sprüche 4. Najpierw z Przypowieści 4. Sprüche 4, Vers 23. Przypowieści 4:23. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Und aus Apostelgeschichte 11. I z Dziejów Apostolskich 11 rozdział. Auch Vers 23. Też 23 wiersz. Który gdy tam przybył i ujrzał łaskę Bożą, uradował się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem trwali przy Panu. In den beiden Versen lesen wir etwas von den Herzen. W obu tych wierszach czytamy coś o sercu. Und wenn die Bibel, wenn Gottes Wort von Herzen spricht, meint es in aller Regel nicht das Organ, was wir in unserem Körper haben. I jeśli w Słowie Bożym czytamy coś o sercu, to praktycznie zawsze nie jest na myśli ten organ, który w nas jest. Sondern das Herz ist der Sitz der Entscheidungen oder der Sitz der Empfindungen. Ale serce według Biblii to jest siedziba naszych decyzji i siedziba naszych odczuć czy uczuć. Wir glauben ja schon mal jedenfalls wir Männer, dass wir die Entscheidung mit dem Kopf treffen. Uważamy, a przynajmniej to się tyczy nas, mężczyzn, że podejmujemy decyzje naszym rozumem. Aber in der Regel treffen sie mit dem Herzen, wo unsere Zuneigungen verschlagen. Ale tak naprawdę to te decyzje podejmujemy sercem i skłaniamy się do tego, do czego się skłaniamy. Czyli takie nasze decyzje są ukierunkowane w tą stronę, jakie są nasze skłonności. Und deshalb haben wir in Sprüche 4 auch diesen Vers, dass wir auf unser Herz sehr aufpassen müssen. I dlatego w Przypowieściach ten wiersz mamy, abyśmy na nasze serce szczególnie uważali. Je nachdem, wo unser Herz verschlägt, finden Weichenstellungen in unserem Leben statt. To, do czego skłania się nasze serce, to tak kierunkujemy te decyzje naszego życia, czy w naszym życiu. Und in der Apostelgeschichte haben wir auch davon gelesen von einem praktischen Beispiel. I w Dziejach Apostolskich też czytaliśmy o tym praktycznym praktyczny przykład. Da waren Menschen zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen und da war Freude da. I byli tutaj ludzie, którzy uwierzyli w Pana Jezusa i była wielka radość. Und jetzt brauchte es Entscheidungen im Herzen, da bei der Person des Herrn Jesus auch wirklich zu bleiben. I teraz oni potrzebowali tej decyzji, aby naprawdę pozostać przy Panu Jezusie. Und die entscheidende Frage ist, was wir auch gesungen haben, was bedeutet der Jesus für dein Herz? I to decydujące pytanie brzmi, kim jest Pan Jezus dla twojego serca? Wenn er den ersten Platz in meinem Leben hat, und das meint zunächst mal nicht einmal Sonntag, sondern jeden Tag in der Woche, dann treffen wir auch gute Entscheidungen. Jeśli on ma każdego dnia to decydujące miejsce w moim życiu i to nie tylko w niedzielę, tylko każdego dnia tygodnia, to wtedy nasze decyzje, jeśli każdego dnia tygodnia będziemy o nim pamiętali i mieli go w swoim sercu, to wtedy nasze decyzje będą zawsze właściwe. Wir möchten heute und morgen uns mit einem Buch aus dem Alten Testament beschäftigen. I dzisiaj i jutro będziemy chcieli zajmować się księgą ze Starego Testamentu, wo Menschen Entscheidungen getroffen haben für Gott oder aber auch gegen Gott. Gdzie ludzie podjęli decyzję, by iść za Bogiem, ale i również przeciwko Bogu. Und wir wollen heute Abend lesen aus dem Buch Rut, Kapitel 1,
I przeczytajmy dzisiaj z Księgi Rut, pierwszy rozdział. Vielleicht zunächst mal Vers 1 bis 8. Kapitel 1 bis 8. Księga Rut, pierwszy rozdział, od 1 do 8 wiersza. W czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał głód w kraju. Wtedy wyszedł z Betlejemu Judzkiego pewien mąż wraz ze swoją żoną i dwoma synami, aby osiąść jako obcy przybysz na polach moabskich. On nazywał się Elimelech, a jego żona Noemi. Synowie jego zaś Machlon i Kilion. Byli to Efratejczycy z Betlejemu Judzkiego. I przyszli na pola moabskie i przebywali tam. Potem umarł Elimelech, mąż Noemi, i pozostała ona sama wraz z dwoma swoimi synami. Ci wzięli sobie za żony Moabitki, jedna nazywała się Orpa, a druga nazywała się Rut. I mieszkali tam około 10 lat. Gdy obaj, Machlon i Kilion, też umarli, pozostała ta kobieta osierocona bez obu swoich synów i bez męża. Wtedy wybrała się wraz ze swoimi synowymi i wróciła z pól moabskich, gdyż usłyszała na polach moabskich, że Pan ujął się za swoim ludem i dał im chleb. Wyszła tedy z miejscowości, w której przebywała, a wraz z nią obie jej synowe i wybrały się w drogę powrotną do ziemi judzkiej. Wtedy rzekła Noemi do obu swoich synowych: idźcie, powróćcie każda do domu swojej matki. Niech Pan okaże wam dobroć, jak wy okazałyście zmarłym i mnie. Die meisten kennen wahrscheinlich so etwas den Zusammenhang dieses Buches. Myślę, że większość zna tą księgę i okoliczności, w jakiej ta sytuacja ma miejsce. Und wenn wir diese Begebenheiten aus dem Alten Testament betrachten, können wir das unter verschiedenen Blickwinkeln tun. I jeśli te okoliczności Starego Testamentu rozważamy, to możemy to rozważać z różnego punktu widzenia. Zunächst einmal sind diese Berichte historisch genauso geschehen, wie die Bibel uns das sagt. Po pierwsze, czy zacznijmy od tego, że te rzeczy, które tutaj czytamy, one miały miejsce co to historycznie, tak jak nam Biblia to opisuje. Zweitens haben sie oft eine prophetische Bedeutung. Po drugie, bardzo często te miejsca mają też prorocze znaczenie. Und das ist bei diesem Buch eigentlich der vorherrschende Gedanke, ist ein prophetisches Buch. I jeśli chodzi o tą księgę, to jest to w zasadzie główny temat tej księgi, jest to księga prorocza. Und drittens können wir das ganz praktisch anwenden für unsere heutige Zeit. Was hat uns das jetzt zu sagen? I po trzecie, z praktycznego punktu widzenia możemy też to rozpatrywać, co ta księga, czy co to ma nam do powiedzenia. Und ich möchte eigentlich gerne schwerpunktmäßig über die praktische Seite etwas sagen für unser Glaubensleben heute. I chciałbym dzisiaj powiedzieć coś na temat tej praktycznej strony. Jakie to ma znaczenie w naszym życiu wiary? Aber trotzdem müssen wir vorweg einmal ein paar prophetische Gedanken zusammentragen, um die eigentliche Bedeutung dieses Buches zu verstehen. Ale najpierw musimy powiedzieć kilka słów co do tego proroczego charakteru tej księgi, by zrozumieć te związki, które tu występują. Die prophetische Bedeutung dieses Buches ist, dass uns gezeigt wird, dass das Volk Israel von Gott abgewichen war. Po pierwsze, to jest nam tutaj pokazane, że lud izraelski odszedł od Boga. Durch die Untreue des Volkes hatten sie jeden Anspruch, jedes Anrecht an den Segen Gottes verloren. Przez to, że stali się niewiernymi, stracili te możliwości, czy to prawo, jakie mieli do wszelkich błogosławieństw, które Bóg im przyobiecał. Gott musste dieses Volk beiseite setzen, weil sie ungehorsam waren, weil sie ihn nicht als den König ihres Volkes wollten. Bóg musiał jakby odsunąć ich na bok, ponieważ oni nie chcieli go już uznawać jako króla swojego ludu. Und das sehen wir insbesondere in dem Abschnitt, den wir gelesen haben. I to widzimy szczególnie właśnie w tym urywku, który przeczytaliśmy. Aber dann zeigt Gott auch, wie er in der Person von Ruth hier einen Überrest nach Wahl der Gnade sich bildet. Ale Bóg nam też pokazuje, jak on w osobie Ruth według łaski zostawia sobie resztkę.
Und dass er dafür eine Moabiterin nimmt, zeigt uns, wie weit das Volk von Gott abgewichen war. I to, że akurat Moabitka doznaje tej łaski i ona jest jakby włączona, pokazuje nam, jak bardzo ten lud odszedł od Boga. Aber Gott in seiner Gnade wird sich zukünftig wieder einen Überrest bilden. Ale Bóg w swojej łasce w przyszłości też będzie miał resztkę, um sie in eine Beziehung zu sich zu bringen, aby wprowadzić, aby mieć z nimi pewną relację, um sie unter den Segen Gottes wieder zu bringen, i aby oni mogli być, czy korzystać nadal, czy znowu z tych błogosławieństw Bożych. Und das wird vollständig sein, dann wenn sie in den Segen des tausendjährigen Reiches eingehen. I to dopełni się, gdy oni wejdą w te błogosławieństwa tysiącletniego królestwa. Aber der Gedanke, der uns jetzt beschäftigen soll, ist, was heißt das ganz praktisch für unser Glaubensleben? Ale teraz ta myśl, która nas będzie zajmowała, brzmi, co to oznacza dla naszego praktycznego życia? Ich möchte gerne zwei Verse aus dem Neuen Testament lesen, um zu zeigen, dass wir das anwenden dürfen auf uns. I dwa wiersze z Nowego Testamentu chciałbym pokazać, które przedstawią, czy pokażą nam, że możemy to zastosować do nas w dzisiejszych czasach. 1 Koryntian 9. 1 Koryntian 9. Vers 9 und 10. 9, wiersze 9 i 10. Albowiem w zakonie mojżeszowym napisano: młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska. Czy Bóg to mówi ze względu na woły? Czy nie mówi tego raczej ze względu na nas? Tak jest, ze względu na nas jest napisane, że oracz winien orać w nadziei, a młocarz młócić w nadziei, że będzie uczestniczył w plonach. Hier haben wir ein Beispiel von einer Bibelstelle aus dem Alten Testament. Tu mamy przykład ze Starego Testamentu, wo Paulus die Frage stellt, was Gott da eigentlich mit gemeint. Gdzie Paweł stawia to pytanie, co Bóg ma na myśli. Und er zeigt, dass dieses Bild, wo es um die Ochsen geht, dass es eigentlich für die Diener Gottes geschrieben ist. I tu, gdzie jest mowa o tych wołach, to jest mowa o tych sługach Bożych. Also es war nicht der Gedanke Gottes primär etwas zu schreiben, wie man sich um die Tiere kümmern sollte. A więc to nie było tą pierwszą czy główną myślą Bożą, by zapisać rzeczy, jak mają się troszczyć o zwierzęta. Sondern es ist für uns heute geschrieben. Ale jest to zapisane dla nas dzisiaj. Und in 1. Korinther 10, Vers 11 wird der Gedanke noch erweitert. 10, Vers 11. I w 10 rozdziale 1 do Koryntian, 11 wiersz, mamy to jeszcze rozszerzone. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Dort lernen wir, dass die Dinge damals eigentlich nur Vorbilder waren. Z tego możemy się nauczyć, że te rzeczy, które były wtedy opisane, były tylko takim przykładem. Dass Gott sie geschehen ließ, weil er eine Botschaft für uns heute hat. Bóg pozwolił, aby one miały miejsce, bo miały być one dla nas przykładem. Also die, das ist etwas Großartiges, dass die Begebenheiten im Alten Testament nicht einfach so passiert sind. Więc to jest coś szczególnego, że te rzeczy ze Starego Testamentu nie działy się od tak sobie. Sondern Gott hat sie genau so geschehen lassen, weil er uns etwas sagen wollte. Ale Bóg sprawił, że one właśnie tak, a nie inaczej się odbyły, bo przez to chciał nam coś pokazać. Und wenn wir so das Alte Testament lesen, dann haben wir nicht nur interessante Geschichten, sondern haben wir etwas, was wir für unser Glaubensleben lernen können. I jeśli w ten sposób będziemy czytali Stary Testament, nie jako zbiór ciekawych historii, to będziemy mieli bardzo wiele pouczeń dla nas w dzisiejszych czasach. Und so wollen wir das jetzt mit diesen Versen auch tun. I tak też chciejmy to teraz tak rozważać te wiersze, które przeczytaliśmy. Und wenn der Herr Jesus in unsere praktischen Umstände hineinspricht, jeśli Pan Jezus przedstawia nam nasze praktyczne okoliczności,
dann wollen wir uns zuerst immer fragen, was hat er mir persönlich zu sagen. To zawsze postawmy pytanie, co to chcę, co mogę ja z tego odebrać. Oft sind wir sehr schnell dabei zu überlegen, was hat das denn für andere für eine Bedeutung. Bo my mamy taką skłonność i bardzo szybko tak się u nas dzieje, że zaraz to próbujemy przedłożyć do innych, co inni powinni uczynić na podstawie tego miejsca. Gerade wenn es um Ermahnungen geht, wissen wir sehr gut, was andere eigentlich ändern müssen. A szczególnie jeśli chodzi o napomnienie, to my dokładnie wiemy, co inni powinni zmienić. Aber wir wollen zuerst überlegen, was ich tun muss in meinem Leben. Ale przemyślmy to i zastosujmy to do siebie, co ja powinienem najpierw zmienić u siebie. Und der erste Punkt, über den wir etwas nachdenken wollen, ist, in was für einer Zeit geschah das hier überhaupt. Pierwszy punkt, którym chcemy się zająć, to w jakim czasie się to odbywało. Jetzt ist die Begebenheit viele, viele hundert Jahre her und trotzdem war die Zeit nicht anders als heute. I to miejsce ma setki lat temu, a jednak te rzeczy mają się tak samo jak i dziś. Es heißt hier, es geschah in den Tagen, als die Richter richteten. W czasach, gdy rządzili sędziowie. Und das meint, dass in dieser Zeit etwas, oder es meint, welchen Charakter diese Zeit überhaupt hatte, was die Zeit geprägt hat. I to nam pokazuje, jaki charakter miały te czasy. Also das Buch Rut spielt in der gleichen Zeit wie das Buch der Richter. I ta księga Rut ma miejsce w tym samym czasie, co księga sędziów. Und es zeigt uns die beiden Linien, die wir immer in Gottes Wort finden. I widzimy tutaj też te dwie linie, które zawsze możemy znaleźć w Słowie Bożym. Im Buch der Richter sehen wir die Verantwortung des Menschen und dass der Mensch total versagt hat und alles von Niedergang gekennzeichnet ist. I w Księdze Sędziów widzimy, że człowiek całkowicie zawiódł i charakteryzuje się tym całkowitym upadkiem. Dass unter der Verantwortung des Menschen das Zeugnis Gottes nahezu kaputt ist. I jeśli chodzi o człowieka, to świadectwo Boże przez niego zostało praktycznie zniszczone. Aber das ist Gott sei Dank nur die eine Seite. Ale dzięki Bogu jest to tylko ta jedna strona. Und im Buch Rut sehen wir die zweite Seite, das ist die Seite der Gnade Gottes. A w Księdze Rut widzimy tą drugą stronę i to jest ta łaska Boża. Wie Gott seine Verheißungen und seine Ratschlüsse ausführt. Jak Bóg wypełnia swoje obietnice i swoje postanowienia. Wie er den Einzelnen oder die Einzelne zeigt, in deren Herzen Glauben ist. Jak on odnosi to do tych, ludzi, w których sercach jest wiara. Auch wenn die Masse abgewichen ist, spricht Gott den Einzelnen noch an. Nawet jeśli cała masa ludzi, czy ten cały lud odszedł, to Bóg przemawia nadal do pojedynczych. Und so dürfen wir uns heute auch auf die Verheißungen Gottes stützen, die er am Anfang gegeben hat. I tak też i dzisiaj możemy się opierać na obietnicach Bożych, które On nam dał. Und wir sehen, dass Gott, obwohl der Mensch versagt hat, hinter den Kulissen wirkt und die Dinge zum Ziel führt. Widzimy, że mimo tego, że człowiek zawiódł, to Bóg działa jak gdyby za kulisami. Und wenn wir einmal in das Buch der Richter hineingehen, dann lesen wir schon ziemlich am Anfang, was diese Zeit gekennzeichnet hat. I jakbyśmy przeszli na chwilę do Księgi Sędziów, to w samym początku widzimy, co charakteryzowało te czasy. Bitte Richter 2, Vers 10 und 11. Drugi rozdział Księgi Sędziów, 10-11 wiersz. A gdy również całe to pokolenie wymarło i nastało po nich inne pokolenie, które nie znało Pana ani tego, co On uczynił dla Izraela, zaczęli synowie izraelscy czynić zło w oczach Pana i służyli Baalom. Und dann ganz den letzten Vers dieses Buches, Kapitel. I ostatni wiersz Księgi Sędziów, 21 rozdział, 25 wiersz. W tym czasie nie było jeszcze króla w Izraelu. Każdy robił, co mu się podobało. Und diese Verse haben eine ernste Ansprache an uns. I te wiersze są takimi poważnymi wierszami dla nas. Josua war gestorben. Josue zmarł. Die, die das Handeln Gottes in Ägypten und in der Wüste erlebt hatten, lebten nicht mehr. Ci, którzy odczuli działanie Boże w Egipcie i na pustyni, nie żyli już.
Und jetzt kam eine Generation heran, die das alles nicht mehr kannte. I wzrosło czy pokolenie, które nie znało tych rzeczy. Können wir jetzt mal ganz praktisch für uns machen, ja? I teraz możemy to przełożyć praktycznie dla nas. Unter euch sind auch welche von den älteren, die haben sich, wie wir sagen, aus der Welt heraus bekehrt. Z pewnością wśród was są tacy, którzy ze świata nawrócili się. Sie haben so ganz bewusst erlebt, wie Gott sie aus der Welt heraus gerettet hat. Oni szczególnie to odczuli i przeżyli, jak Bóg ich wyrwał ze świata. In ihrem Leben hat sich drastisch etwas verändert mit der Bekehrung. Wraz z nawróceniem w ich życiu nastąpiła drastyczna zmiana. Und dann kommt die nächste Generation. I przychodzi potem kolejne pokolenie. Wir haben gläubige Eltern, da dürfen wir sehr dankbar für sein. Mamy wierzących rodziców i możemy być za to bardzo wdzięczni. Aber den Glauben müssen wir persönlich auch erfassen. Ale tą wiarę każdy z nas osobiście musi uchwycić. Wir haben da vorhin drüber gesprochen, dann habe ich vielleicht den Eindruck, ich brauche mich gar nicht bekehren, ich bin doch gut. I właśnie o tym też mówiliśmy przed chwilą, bo możemy mieć takie wrażenie, że przecież ja się wcale nie muszę nawracać, bo jestem dobry. Und das Ergebnis ist, und das, was Gott hier sagt, dass dieses Volk tat, was böse war in den Augen Gottes. I rezultatem wtedy jest to, co czytaliśmy, że każdy czynił to, co złe. Sie haben so gelebt, wie alle Menschen um sie herum auch. Oni żyli tak, jak wszyscy ludzie wokół nich. Wie sieht das bei uns aus? Sieht unser Leben praktisch anders aus, als das der ungläubigen Menschen? Jak wygląda to u nas? Czy nasze życie jest inne niż życie ludzi wokół nas? Und der eigene Eindruck, das war der letzte Vers dieses Buches, war, dass jeder tat, was recht war in seinen Augen. I te ostatnie słowa Księgi Sędziów, każdy robił, co mu się podobało. Die Sicht Gottes war also, es ist böse und sie selber dachten, es ist doch alles in Ordnung, ich mach das, was ich will. Ze strony Bożej to było ocenione jako zło, natomiast w ich oczach wyglądało to całkiem normalne i całkiem w porządku. Die Herzensentscheidungen waren hier nicht mehr auf den Herrn Jesus, nicht mehr auf Gott gerichtet, sondern sie taten, was sie selber wollten. Te decyzje ich serca nie były skierowane na Pana Jezusa, tylko na ich własne odczucia, na ich własne widzimisię. In Römer 12 schreibt Paulus, seid nicht gleichförmig dieser Welt. W Rzymian 12 Paweł pisze, nie upodobniajcie się do tego świata. Also denkt und handelt und lebt nicht so wie die ungläubigen Menschen. A więc nie myślcie, nie działajcie, nie czyńcie jak ci niewierzący ludzie. Die Frage ist, was prägt uns, was prägt unser Leben? Pytanie brzmi, co cechuje nas, co cechuje nasze życie? Und das war nicht nur jetzt in der Welt unter den ungläubigen Menschen so, sondern diese Situation war inmitten des Volkes Gottes. I ta sytuacja nie miała miejsca w tym niewierzącym świecie, tylko ta sytuacja miała miejsce wśród ludu Bożego. Also unter solchen, die ein christliches Bekenntnis hatten, würden wir heute sagen. Na dzisiejszy czas przekładając, wśród takich, którzy są wyznania chrześcijańskiego, którzy mienią się być chrześcijanami. Und ich glaube, Polen ist auch ein ziemlich christliches Land, ja? I myślę, że Polska też jest takim bardzo chrześcijańskim krajem. Aber wie viele von denen, die sich Christen nennen, sind wirklich welche? Ale ilu z tych, którzy nazywają się chrześcijanami albo przyznają się do tego, jest prawdziwymi chrześcijanami? Und dann bleibt die Frage, wie diejenigen, die wirklich Christen, die wirklich gläubig sind, wie wir dann leben. I kolejne pytanie brzmi, ci, którzy są prawdziwie nawróceni, jak oni żyją? Und diese Begebenheit hier findet statt in Bethlehem Juda. I ta historia, którą przeczytaliśmy, ma miejsce w Betlejemie Judzkim. Das war eine ganze oder würde mal eine ganz besondere Stadt sein. To jest szczególne miejsce. In dieser Stadt würde einmal der Messias geboren werden. W tym mieście urodzi się później Mesjasz. Und in dieser Stadt lebte zu dieser Zeit der Boas, das ist die Hauptperson eigentlich dieses Buches. I w tym mieście żył też Boas, który jest jak gdyby postacią centralną tej księgi. Und doch wird im ersten Kapitel überhaupt nicht erwähnt. A jednak w pierwszym rozdziale nic nie czytamy o Boazie. Und wir werden noch sehen, warum das so ist.
I będziemy to jeszcze rozważać, dlaczego tak to ma miejsce. Aber wenn wir uns die Frage stellen, wie sah es denn damals in Bethlehem Juda aus? Ale gdy postawimy sobie pytanie, jak to wyglądało wtedy w tym Betlejemie judzkim? Dann möchte ich auch noch einmal zwei Verse aus dem Buch der Richter lesen. To chciałbym jeszcze raz przeczytać z Księgi Sędziów dwa miejsca. Und zwar einmal aus Richter 17, Vers 7. 17 rozdział, 7 wiersz. Był też pewien młodzieniec z Betlejemu judzkiego, z rodu Judy, Lewita, który tam przebywał jako obcy przybysz. Und dann Vers 10. I 10 wiersz. I rzekł do niego Micheasz, zamieszkaj u mnie i bądź mi ojcem i kapłanem, dam ci za to 10 srebrników rocznie, odzienie i żywność. I przymusił Lewitę. Also hier geht es um einen Lewit aus Bethlehem Juda. Tu jest mowa o pewnym lewicie z Betlejemu judzkiego. Der zieht so durch die Gegend und guckt einfach, wo trifft er eine gute Situation an. Który idzie przez tą okolicę i rozgląda się, gdzie może znaleźć jakieś dobre miejsce, fajne miejsce. Er kommt zu Micha in das Haus und das ist der Beginn des Götzendienstes in Juda. I on wchodzi do domu tego Micheasza i w tym momencie zaczyna się bałwochwalstwo. Hier wird also ein eigener Gottesdienst aufgerichtet, einer der mit dem, was Gott gesagt hatte, nichts zu tun hatte. Tu jest jakby ustanowiona własna służba kapłańska, coś, o czym Bóg nigdy nie mówił. Also wir finden hier die Anfänge von Götzendienst. Tu mamy początki bałwochwalstwa. Und dann in Kapitel 19, Vers 1 und 2. 19 rozdział z Księgi Sędziów, 1 i 2 wiersz. W tymże czasie, a nie było wtedy jeszcze króla w Izraelu, żył na skraju pogórza Efraimskiego jako obcy przybysz pewien mąż Lewita, który wziął sobie nałożnicę z Betlejemu judzkiego. Ta jego nałożnica poróżniła się z nim i odeszła od niego do domu swego ojca do Betlejemu judzkiego i przebywała tam przez 4 miesiące. Das ist jetzt das zweite, was Bethlehem Juda kennzeichnet. Das ist moralische Unreinheit. To jest ta druga rzecz, która charakteryzuje to Betlejem ludzki, to jest ta moralna nieczystość. Und durch diese beiden Elemente, Götzendienst, also abweichen von den Gedanken Gottes im Gottesdienst. I przez te dwie rzeczy, które widzimy, pierwsze to jest odejście od myśli Bożej poprzez to bałwochwalstwo. Und zweitens, moralische Unreinheit ist die Christenheit heute auch gekennzeichnet. I po drugie, ta moralna nieczystość, to są właśnie dwie cechy, które charakteryzują dzisiaj chrześcijaństwo. A więc widzimy, że czasy wtedy wcale nie były inne jak dziś. I teraz pytanie, jakie to ma konsekwencje? Und jetzt wird uns in den ersten Versen hier eine Familie vorgestellt, wie sie sich in dieser Situation damals verhalten hat. I teraz w Księdze Rut mamy przedstawioną rodzinę i jej zachowanie w takiej sytuacji. Und sie geht aus dieser Situation heraus in einen Bereich, wo Feinde Gottes waren. I ta rodzina jak gdyby ucieka spośród tej sytuacji i przenosi się w miejsce, gdzie są wrogowie Boży. Und wir können aus dieser Christenheit, in der wir leben, auch nicht hinausgehen, aber die Frage ist, wie wir uns verhalten dort. I my również dzisiaj nie jesteśmy w stanie uciec z tego chrześcijaństwa, w którym żyjemy, ale pytanie brzmi, jak my się zachowujemy w tym chrześcijaństwie. Und in dem Land, wo das Volk wohnte, wo Gott Verheißungen gegeben hatte, kam jetzt Hungersnot. I do tego kraju, w którym Bóg mieszkał, gdzie Bóg dał im obietnicę, ten kraj, na ten kraj przychodzi teraz klęska głodu. Und Gott hatte das angekündigt, dass das so kommen würde. I Bóg to zapowiedział, że tak to będzie miało miejsce. In dem Land, wo er eigentlich segnen wollte, wo Überfluss da sein sollte. W tym kraju, gdzie on chciał błogosławić, gdzie miał być ten przepych. Auch dazu müssen wir einmal nach vorne schlagen, 5. Mose 28. 5. Mojżeszowa 28. Vers 15 und Vers 17. 15 i 17 wiersz. Lecz jeżeli nie usłuchasz głosu Pana Boga Twego i nie będziesz pilnie spełniał wszystkich Jego przykazań,
i ustaw Jego, które ja Ci dziś nadaję, to przyjdą na Cię te wszystkie przekleństwa i dosięgną Cię. Przeklęty będzie Twój kosz i Twoja dzieża. Also Gott hatte eine ganze Reihe Gerichte angekündigt. Wir haben jetzt mal das gelesen, was mit der Nahrung zu tun hatte. Bóg dał całą listę sądów i przeczytaliśmy teraz te sądy dotyczące pokarmów. Es war also so, dass Gott eigentlich sie in ein Land geführt hatte, was von Milch und Honig fließt. I w zasadzie Bóg wprowadził ich do kraju opływającego mlekiem i miodem. Wo Gott gesagt hatte, dort wirst du nicht in Dürftigkeit Brot essen, du wirst reichlich zu essen haben. I Bóg powiedział o tym, o tej krainie, tam nie będziesz miał niedostatku, tam będziesz miał w obfitości jedzenia, pokarmu. Und das, was damals buchstäblich passierte, kann heute geistlich auch passieren. I to, co wtedy miało miejsce tam jako ta klęska głodu, dzisiaj wśród nas może też mieć miejsce w sposób duchowy. Und die Folge, wenn wir, das kann in unserem persönlichen Leben, aber in unserem gemeinsamen Leben sein, wenn wir von den Gedanken Gottes abweichen, ist geistliche Hungersnot. I to może się zdarzyć w naszym osobistym życiu, ale i również w naszym społecznym życiu jako zgromadzenia, że może przyjść duchowa klęska głodu. Dann kann es so sein, dass mir das Wort Gottes nicht mehr schmeckt. Może się tak zdarzyć, że Słowo Boże nie będzie mi smakowało. Dass ich vielleicht die Bibel lese oder hier etwas aus dem Wort Gottes höre, aber es erfüllt mich innerlich nicht mehr. Że będę co prawda czytał Słowo Boże albo słyszał, ale to mnie nie będzie wypełniało, nie będzie napełniało ani sprawiało radości. Und dann ist es wichtig, dass wir uns fragen, wenn so etwas ist, was ist die Ursache dafür? I ważne jest, jeśli takie rzeczy mają miejsce, byśmy postawili sobie pytanie, co jest tego przyczyną. Und Elimelech und seine Familie haben in dieser Situation offensichtlich nicht nach den Ursachen gefragt. I Elimelech i jego rodzina, wydaje się, że w takiej sytuacji nie szukali tych przyczyn. Gott schickt hier eine Prüfung, um sie wieder, um das Volk insgesamt wieder zurechtzubringen. Bóg daje im takie doświadczenie, aby ten lud znowu zawrócił na tą właściwą drogę. Und so kennen wir vielleicht auch in unserem Leben Situationen, die nicht angenehm sind. I może i w naszym życiu znamy takie sytuacje, które nie są przyjemne. Da gibt es vielleicht Nöte in der Familie, in der Versammlung. Może są jakieś biedy w rodzinie albo w zgromadzeniu. Da gibt es vielleicht Krankheit oder die Arbeit gelingt nicht so. Może jakaś choroba się zdarzy albo w pracy nam się nie wiedzie. Nun, dann dürfen wir für uns nicht den Schluss ziehen, dann mache ich bestimmt etwas falsch. To wtedy nie możemy na pierwszym miejscu zaraz wyciągnąć wniosku, coś ja robię nie tak. Vor allen Dingen dürfen wir das nicht für andere tun. A szczególnie nie możemy tego zarzucać komuś innemu. Es gibt verschiedene Gründe, weshalb Gott Nöte und Schwierigkeiten in unser Leben schickt. Bo powody, dlaczego Bóg zsyła, czy daje nam różne problemy w naszym życiu, to te powody mogą być bardzo różne. Und Gott hat damit eine Absicht. I Bóg, jeśli takie coś ma miejsce, to Bóg ma w tym jakiś zamiar. Bevor wir auf die Situation hier konkret kommen, vielleicht mal ein paar Beispiele aus dem Neuen Testament, was Gründe für Prüfungen in unserem Leben sein können. I zanim wejdziemy tutaj na tę konkretną, na tą konkretną sytuację, to może kilka przykładów z Nowego Testamentu. Das hilft uns vielleicht schon einmal manchmal zu verstehen, weshalb es in meinem Leben Schwierigkeiten gibt. Może nam to pomoże zrozumieć, dlaczego czasem bywa w moim życiu ciężko. Ich denke zuerst an die Begebenheit in Johannes 9. I pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to Jana 9. Das ist die Heilung des Blindgeborenen. Tam mamy uzdrowienie tego ślepo narodzonego. Da fragen die Jünger den Herrn Jesus, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern? I tam pytają uczniowie, Panie, kto zawinił, on czy jego rodzice? Und dann sagt der Jesus, weder dieser noch seine Eltern, sondern die Werke Gottes sollen offenbar werden. I Pan Jezus mówi, ani on, ani jego rodzice, ale stało się to po to, by dzieła Boże zostały objawione. Der Grund war also hier, dass der Herr Jesus zeigen wollte, was er oder wer er war, dass er Gott selber war und was er an Heilung zustande bringen konnte. Tym powodem tego było to, że Pan Jezus chciał pokazać, że On sam był Bogiem i aby to zostało objawione.
Und nur zwei Kapitel später haben wir eine ähnliche Situation bei der Auferweckung des Lazarus. Dwa rozdziały później mamy podobną sytuację przy zmartwychwzbudzeniu Łazarza. Da sagte Herr Jesus seinen Jüngern, dass die Krankheit bei Lazarus kam, damit die Herrlichkeit Gottes offenbar würde, dass der Sohn Gottes durch sie verherrlicht würde. I Pan Jezus tam mówi, że ta choroba przyszła na Łazarza po to, aby chwała Boża została objawiona. Und in der Auferweckung von Lazarus zeigt der Jesus dann seine göttliche Größe. I w zmartwychwzbudzeniu Łazarza Pan pokazuje swoją boską wielkość. Und das kann ein Grund für Schwierigkeiten sein, dass der Herr Jesus sich dadurch verherrlichen möchte. I to może być jeden z powodów tych trudności, taki właśnie, że Pan Jezus chce się w tym uwielbić. Das macht die Schwierigkeit nicht einfacher, aber das macht es vielleicht für uns einfacher, das zu tragen. I może te trudności przez to nie są wcale łatwiejsze, ale jeśli jesteśmy tego świadomi, to może łatwiej nam będzie to znieść. Ein weiteres Beispiel haben wir in 2. Korinther 1. Kolejny przykład mamy w 2. Korinthian 1. Vielleicht lesen wir die Stelle einmal kurz. Przeczytajmy to miejsce. Drugi Koryntian 1:4, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. Hier heißt es also, dass Gott manchmal Schwierigkeiten in unser Leben schickt, damit wir dann später andere, die in ähnlichen Situationen sind, trösten können, weil wir den Trost Gottes erfahren haben. Tutaj mamy napisane, że czasem Bóg zsyła nam takie utrapienia po to, abyśmy potrafili też innych pocieszać, gdy na nich przyjdą różne utrapienia. An dem Ort, wo ich herkomme, hat eine Schwester einmal ihren Sohn verloren durch einen Unfall, der war gerade 20 Jahre alt. W tej miejscowości, czy w tym zgromadzeniu, do którego ja chodzę, kiedyś miało miejsce takie zdarzenie, że jedna siostra straciła 20-letniego syna w wypadku. Das war eine sehr schwere Zeit für sie. Dla niej był to bardzo ciężki i trudny czas. Aber dadurch ist sie in der Lage gewesen, manchen anderen, die in ähnlichen Situationen waren, Trost zu geben. Ale przez to właśnie ona teraz jest w stanie też pocieszać innych w tych, czy być taką ulgą dla innych, którzy są w podobnych sytuacjach. Und das kannst du nur, wenn du selber so etwas erfahren hast. A takim pocieszycielem możesz często być tylko wtedy, jeśli sam pewne rzeczy przeżyłeś. In dem gleichen Kapitel 2. Korinther 1 finden wir einen weiteren Grund in Vers 9. W tym samym rozdziale 2. Koryntian 1 w 9. wierszu mamy kolejny powód. Doprawdy byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych. Das heißt, wir lernen, dass wir nicht auf unsere eigene Kraft vertrauen können. Wir können nämlich in uns selber nichts, aber wir dürfen auf einen großen Gott vertrauen, der alles in der Hand hat. To pokazuje nam, że nie jesteśmy w stanie polegać na samych sobie, ale możemy polegać na tym wielkim, potężnym Bogu. Dann haben wir in 1. Petrus 1 etwas davon, dass durch die Nöte die Bewährung unseres Glaubens offenbar werden soll. Pierwszy Piotra mamy napisane, że przez te rzeczy umocniona jest wiara nasza. Dass sich dadurch, dass wir in den Umständen auf Gott vertrauen, zeigt, dass wir ihn wirklich beim Wort nehmen. I jeśli my w tych okolicznościach ufamy Bogu, to pokazuje, że wierzymy Mu i wierzymy w to, co On czyni. I wiecie, jaki to ma wspaniały, jaki wspaniały rezultat jest tego? Das wird einmal sichtbar werden, wenn der Jesus in Herrlichkeit wieder auf dieser Erde erscheinen wird. To będzie widzialne, gdy Pan kiedyś w swojej chwale objawi się na tej ziemi. Da steht etwas davon, dass es erfunden werde zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. To jest właśnie to, co będzie znalezione w tej chwale i sławie objawienia Pana Jezusa Chrystusa. Also das Vertrauen auf Gott, was du, was ich in schwierigen Umständen zeigt, führt dazu, dass der Jesus verherrlicht wird.
jeśli my ufamy Bogu w tych trudnych okolicznościach, to jest to właśnie ku chwale Pana Jezusa. Ein letztes Beispiel finden wir in Hebräer 12. I ostatni z przykładów, który chciałbym przytoczyć, znajdujemy w Hebrajczyków 12. Da wird uns gezeigt, dass Gott uns manchmal züchtigt, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. I tam jest pokazane, że Bóg czasem nas jakby karci, abyśmy byli, mieli udział w jego świętości. Das heißt, dass wir ihm ähnlicher werden, dass wir wirklich in Gemeinschaft mit ihm leben können. To znaczy, abyśmy byli jemu bardziej podobni, abyśmy byli w tej społeczności z nim. Wir sehen also, es gibt eine ganze Reihe von Gründen, weshalb Gott manchmal Schwierigkeiten schickt, die oft nichts mit Sünde oder mit Abweichen zu tun haben. I widzimy w tych przykładach, dlaczego Bóg zsyła różne trudności czy doświadczenia, które niekoniecznie muszą być powiązane z grzechem albo z tym, że odstąpiliśmy. Aber hier war es anders. Hier gab es Abweichen, hier gab es Sünde und deshalb musste Gott sie züchtigen. Ale tutaj było inaczej. Tutaj był grzech, tutaj było to odstąpienie i dlatego Bóg musiał pokazać tą karność. Und sowas kann es in meinem Leben auch geben. Und dann ist es wichtig, dass ich nach den Ursachen frage. I takie coś też może być w moim życiu i dlatego ważne jest, abym zapytał się o te przyczyny, skąd to się wzięło. Denn sie befanden sich hier ja an einem guten Ort, wo der Boas war. Przecież oni znajdowali się w tym dobrym miejscu, w tym miejscu, w którym był Boas. Und dieser Name Bethlehem Juda ist auch wichtig, was er bedeutet. I to ta nazwa Betlejem Judzkie też jest ważna. Co to oznacza? Bethlehem heißt Brothaus. Betlejem znaczy dom chleba. Das heißt, das ist der Ort, wo Gott Nahrung verheißen hat. To znaczy, to jest miejsce, w którym Bóg darował, czy przyobiecał pożywienie, że będzie zawsze. Und Juda heißt, er wird gepriesen. A Juda oznacza, on będzie wysławiony. Also es ist ein Ort, wo Gott Anbetung gebracht wird. A więc to jest miejsce, gdzie Bogu jest przynoszone uwielbienie. Und das dürfen wir jetzt einmal auf den Ort des Zusammenkommens übertragen. I to możemy przenieść teraz na miejsce zgromadzenia. Wenn wir zusammenkommen als Versammlung, hat der Jesus seine persönliche Gegenwart verheißen. Jeśli my zgromadzamy się jako zgromadzenie, to Pan Jezus obiecał swoją obecność, przyobiecał swoją obecność wśród nas. Und in Kapitel 2 werden wir noch sehen, dass Boas ein schönes Vorbild auf den Herrn Jesus ist. W drugim rozdziale będziemy widzieć, że Boas jest pięknym przykładem na Pana Jezusa. Und Boas war auch zu dieser Zeit in Bethlehem, aber er wird nicht erwähnt. I w tym czasie przecież Boas też był w Betlejemie, ale on nie jest wymieniony tutaj. Wenn wir oder wenn ihr hier, wenn wir an den Orten zusammenkommen als Versammlung, sind wir uns dann wirklich bewusst, dass der Jesus gegenwärtig ist. Jeśli my, wy tutaj, czy gdziekolwiek zgromadzamy się do imienia Pana, czy jesteśmy naprawdę tego świadomi, że Pan Jezus jest wśród nas? Erwarten wir alles von ihm. Czy oczekujemy wszystkiego, co On chce nam dać? Und wenn wir dann an diesem Ort sind, oder bewusst sind, a jeśli jesteśmy już w tym miejscu i jesteśmy tego świadomi, und jetzt gibt es auf einmal, haben wir so das Empfinden Hungersnot. I nagle mamy takie odczucie, że jest głód. Es ist keine Nahrung mehr für mich da, habe ich den Eindruck. I mam takie wrażenie, że nie ma dla mnie pokarmu. Wie schnell kann es dann sein, dass ich meine, dann gehe ich woanders hin. Jakże często może się tak stać, że ja pomyślę sobie, muszę iść gdzie indziej, gdzie ten pokarm znajdę. Aber wenn der Jesus da ist, darf ich dann woanders hingehen? Ale jeśli w tym miejscu jest Pan Jezus, czy ja mogę iść gdzie indziej? Wir haben in dem ersten Lied ja etwas davon gesungen, was der Jesus für unsere Herzen sein soll. Śpiewaliśmy w naszej pieśni, kim powinien być Pan Jezus dla naszych serc. Und hier diese Familie weicht der Zug Gottes aus, indem sie weggehen. I tutaj ta rodzina akurat jakby ucieka przed tym, przed tą karnością Bożą przez to, że idzie w inne miejsce. Und der Appell an unsere Herzen ist, dass wir uns im Lichte Gottes prüfen, ob bei uns etwas ist, was wir korrigieren sollen. I apel do naszych serc brzmi, abyśmy każdy z nas zbadał się w świetle Bożym, czy ta przyczyna nie jest przypadkiem u mnie. David gibt uns ein sehr schönes Beispiel davon. In Psalm 139 ist das, glaube ich. Myślę, że w Psalmie 139 Dawid daje nam piękny przykład tego.
Da heißt es ganz am Ende: Prüfe mich, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist. I tam Dawid mówi: Sprawdź, czy droga moja nie jest drogą trudu. Er sagt: Gott, prüfe mein Leben, ob da irgendetwas ist, was nicht in Ordnung ist. Tak jakby mówi: Boże, sprawdź moje życie, czy tam nie ma jakiejś rzeczy, która byłaby niewłaściwa. Er war sich nichts bewusst, aber er wollte, dass Gott ihn wirklich prüft. On sam nie umiał tego zobaczyć czy odnaleźć, ale chciałby Bóg to tak naprawdę sprawdził i mu powiedział. Und wenn diese Familie hier auf Gott vertraut hätte, dann hätten sie auch gewusst, was in Gottes Wort in 5. Mose 15 steht. Gdyby ta rodzina prawdziwie ufała Bogu, to wiedziałaby też, co jest napisane w 5 Mojżeszowej 15 rozdział, Vers 7. 7 wiersz. Jeśli by jednak był u ciebie jakiś ubogi spośród twoich braci w jednej z twoich bram w twojej ziemi, którą Pan, twój Bóg ci daje, to nie zamkniesz swego serca i nie zaciśniesz swojej ręki przed twoim ubogim bratem. Also das Wort Gottes hatte Vorsorge dafür getroffen, wenn jemand verarmte, dass andere ihm helfen sollen. Słowo Boże zadbało o to, by jeśli ktoś w ludzie Bożym zubożał, aby inni mu pomogli. Das gibt uns für unsere Praxis einen Hinweis darauf, dass sie das Wort Gottes nicht mehr ganz genau vor sich stehen haben. I to nam daje tą praktyczną wskazówkę, że oni nie widzieli, czy nie mieli tego Słowa Bożego przed swoimi oczami. Zweitens hatten sie vergessen, dass Boas da war. Po drugie, zapomnieli, że Boas tam był. Und die dritte Frage, die wir uns stellen wollen, was war denn mit den anderen, die auch in Bethlehem Juda lebten? I trzecie pytanie, które sobie chcemy postawić, co się działo z innymi, którzy też byli w tym Betlejem judzkim? Hatten die das alle nicht mitbekommen, was mit dieser Familie los war? Czy oni nie zauważyli, co się dzieje z tą rodziną? Und so ist es mit uns auch. Wir sind als Geschwister zusammengestellt und sollen aufeinander acht haben. I tak też jest z nami. My jako bracia i siostry jesteśmy razem tutaj postawieni i powinniśmy dbać o siebie, czy uważać na siebie. Der Hebräerbrief spricht davon, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leidet. List do Hebrajczyków nam mówi, aby nikt nie cierpiał braku łaski Bożej. Wir sollen einander anreizen zur Bruderliebe und zu guten Werken. My mamy siebie pobudzać do tej miłości braterskiej. Und da ist die Frage an uns, stehen wir auch so zusammen im Volke Gottes, dass wir uns gegenseitig unterstützen und helfen geistlich, meine ich jetzt. I pytanie, czy my jesteśmy tak blisko siebie, że potrafimy się duchowo wspomagać wzajemnie? Haben wir Herzen füreinander, dass wir merken vielleicht, wenn da irgendwo ein Herz erkaltet oder jemand nicht mehr so regelmäßig die Zusammenkünfte besucht? Czy mamy to otwarte serce dla innych, jeśli zauważamy, że jego serce oziębło i na przykład nie przychodzi już na zgromadzenia, czy zajmujemy się takim? Und dann kommen wir zu der Frage, wo denn diese Familie hinzieht. I czy jesteśmy teraz, czy stawiamy sobie pytanie, dokąd ta rodzina idzie? Sie ziehen nach Moab. Hier heißt es, um sich in den Gebieten von Moab aufzuhalten. Aby osiąść jako obcy przybysz na polach moabskich. Es war also eine bewusste Entscheidung, jetzt hier aus Bethlehem Juda wegzugeben und nach Moab zu ziehen. To była świadoma decyzja, by wyjść z Betlejemu judzkiego i iść do Moabu. Aber was war denn Moab? Ale co to był ten Moab? Moab war entstanden durch die unreine Verbindung der Töchter Lots mit ihrem Vater. Moab powstał poprzez nieczysty związek córek Lota z ojcem. Und wenn wir uns einmal ein paar Verse angucken, was Gottes Wort über Moab sagt, i gdy spojrzymy na kilka wierszy, które Słowo Boże nam mówi na temat Moabu, lesen wir zuerst mal aus Jesaja 16, Vers 6. Izajasza 16:6. Słyszeliśmy o pysze Moabu, że jest bardzo pyszny, o jego wyniosłości, o jego dumie i złości, że bezpodstawna jest jego chełpliwość. Dan Jeremia 48. Jeremiasz 48. Jeremia 48, vers 11.
11 wiersz. Moab miał spokój od swojej młodości i spoczywał na swoich drożdżach. Nie przelewano go z jednego naczynia w drugie i nie poszedł do niewoli. Dlatego zachował swój smak, a jego woń się nie zmieniła. Den Vers muss ich etwas erklären. Der erste war, glaube ich, sehr klar, wovon Hochmut die Rede ist. I ten drugi wiersz chciałbym wyjaśnić, bo myślę, że ten pierwszy był dla nas bardzo jasny, który mówił o tej pysze. Der Vers in Jeremia ist ein praktisches Bild, wie damals der Wein gefiltert wurde. Ten wiersz tutaj z Księgi Jeremiasza nam jest praktycznym obrazem tego, jak wino się filtrowało. Der wurde in Fässer gefüllt und dann setzte sich die Hefe unten ab. Było wtłaczane do jakiegoś naczynia ten miąższ osiadał. Dann wurde es umgefüllt in das nächste Fass und der gleiche Prozess kam wieder. I znowu było przelewane do kolejnego naczynia i znowu czekano, aż te resztki, które zostało tego miąższu, aż znowu osiądą. Sodass der Wein dann ein reines Getränk hinterher war. Że po kilku takich procesach, przefiltrowaniach, to wino mogło być czystym napojem. Und dieses Bild wird hier gebraucht bei Moab, um zu sagen, dass das da nicht passiert ist. I tutaj ten obraz jest użyty do tego, żeby pokazać, że u Moabu nie było tego procesu filtrowania. Das bedeutet, sie waren sorglos und bequem, da waren keine Übungen in das Leben hineingekommen. Oni żyli beztrosko i przyjemnie i nie przechodzili przez żadne doświadczenia. Überhaupt keine Glaubensprüfungen. Nie mieli żadnych doświadczeń wiary. Warum nicht? Dlaczego nie? Weil sie überhaupt keinen Glauben hatten. Bo oni tej wiary w ogóle nie mieli. Sie waren dem Zeugnis Gottes ähnlich, aber sie hatten keine Beziehung zu Gott. Oni byli podobni do tego świadectwa Bożego, ale nie mieli tej społeczności w ogóle z Bogiem. Sie gehörten sogar verwandtschaftlich zum Volk Gottes. Oni co nawet byli spokrewnieni z ludem Bożym. Aber sie zeigen uns eine Namenschristenheit ohne Gott. Ale oni są obrazem tego nominalnego chrześcijaństwa, które jest całkowicie bez Boga. So etwas wie Laodicea in Offenbarung 3. Coś takiego jak Laodicea w Objawieniu 3 rozdział. Die sagten, ich bin reich, ich brauche nichts und so weiter, aber Christus stand draußen. Oni mówią, ja jestem bogaty, ja nic nie potrzebuję, ale Chrystus jest na zewnątrz. Und was war durch Moab in das Volk Gottes hineingekommen? I co przez Moab weszło do ludu Bożego? Auch dazu müssen wir einmal in das vierte Buch Mose gehen, das finden wir in der Begebenheit mit Bileam wieder. Jeśli otworzymy czwartą Mojżeszową, tą historię, która miała miejsce z Bileamem, 4. Mose 25, 25 rozdział, vers 1 bis 3. Od 1 do 3. Gdy Izrael osiadł w Szitim, zaczął lud uprawiać nierząd z Moabitkami. Zapraszały one lud na rzeźne ofiary swoich bogów, a lud jadł i oddawał pokłany ich bogom. Izrael sprzęgnął się z Baalem Peor. Wtedy Pan rozgniewał się na Izraela. Also wir sehen hier die Kennzeichen, die es im Land auch gab, nämlich Hurerei und Götzendienst. Widzimy tutaj te cechy, które były w tym kraju, czyli przeteczeństwo i bałwochwalstwo. Und das zeigt für uns auch, wie gefährlich es ist, Kontakt mit der Welt zu haben. I to pokazuje nam, jak to jest niebezpieczne dla nas mieć taki bliski kontakt ze światem. Ich meine damit nicht Kontakt, dass wir offen sind für die Menschen dieser Welt, um ihnen das Evangelium zu bringen, natürlich. Ja nie mam tutaj na myśli takiego kontaktu, że jesteśmy otwarci do ludzi, aby im głosić Ewangelię. Aber Gemeinschaft zu haben, einen Umgang zu haben, der nicht gut ist, das zeigt uns die Gefahr. Ale mieć z nimi tą społeczność, te kontakty pielęgnować z nimi, które nie są dobre, to jest właśnie to niebezpieczeństwo. Kompromisse eingehen bedeutet immer, dass wir die Kompromisse eingehen werden. Die Welt wird nicht die Kompromisse eingehen. Iść na kompromisy oznacza, że to my ciągle ulegamy i my ciągle idziemy na kompromisy, bo świat wobec nas nigdy nie idzie na kompromisy. Beziehung zur Welt wird uns immer von Gott wegführen. Wir können nicht die Welt und den Herrn Jesus gleichzeitig haben in unserem Herzen. Bo ta społeczność z tym światem zawsze wyprowadzi nas od Pana Jezusa. Nie możemy mieć kontaktu z Panem Jezusem i z tym światem. In unseren Herzen ist nur Platz entweder für den Herrn Jesus oder für die Welt.
W naszym sercu jest miejsce albo dla Pana Jezusa, albo dla świata. In Hebräer 12, Vers 2 heißt es hinschauend auf Jesus. Hebrajczyków 12:2 jest napisane patrząc na Jezusa. Und das meint wegschauend von allem anderen auf den Herrn Jesus hin. I to oznacza nie patrząc na nic innego, tylko na Pana Jezusa. Und um nach Moab zu gehen, musste die Familie hier durch den Jordan ziehen. Aby iść czy przejść do Moabu, to ta rodzina musiała przekroczyć Jordan. Der Jordan spricht uns davon, dass wir mit Christus gestorben sind. Jordan mówi nam o tym, że z Chrystusem umarliśmy. Das heißt, dass unser alter Mensch, unser altes Leben im Tod ist. To oznacza, że nasz stary człowiek, nasze stare życie jest w śmierci. Es hat am Kreuz Christi sein Ende gefunden. W krzyżu Chrystusowym znalazło to swój koniec. Und wenn wir in Neuheit des Lebens wandeln, wie uns das Römer 6 sagt, werden wir fragen, was will der Herr Jesus, was passt zu ihm? I jeśli chcemy żyć, chodzić w tym nowym życiu, to wtedy będziemy się pytali, co pasuje do Pana Jezusa. Nun gab es noch eine ganz wichtige Stelle im Gesetz Gottes, was der Elimelech auch missachtet hat. I było jeszcze jedno bardzo ważne miejsce w zakonie Bożym, którego Elimelech nie zapamiętał albo przeoczył. 5. Mose 23, Vers 4. 23 rozdział, 4 wiersz. Nie może Ammonita i Moabita wejść do zgromadzenia pańskiego. Również 10. pokolenie po nich nie może wejść do zgromadzenia pańskiego, a więc po wszystkie czasy. Also Gott hatte ausdrücklich gesagt, keine Gemeinschaft mit den Moabitern, sie dürfen nicht in das Volk Gottes kommen. A więc Bóg to dobitnie pokazał. Żadnej społeczności z Moabitami. Oni nie mogą należeć do ludu Bożego. Und er greift dafür auf zwei Begründungen zurück. I są tam podane dwa powody. Einmal, dass sie auf der Wüstenreise ihnen nicht Nahrung und Trank gegeben hatten. Po pierwsze, w czasie ich podróży po pustyni oni nie dali im pożywienia ani wody. Und zweitens auf die Begebenheit mit Bileam. A drugi powód to jest to, co miało miejsce z Bileamem, co czytaliśmy. Und wir müssen für uns lernen, was der Charakter der Welt ist. I my musimy poznać i nauczyć się, jaki jest charakter tego świata. Die Welt hat Christus gekreuzigt. Świat ukrzyżował Chrystusa. Und sie würden ihn wieder kreuzigen, wenn sie es könnten. I jeśli by mogli, to ukrzyżowaliby go znowu. Manches hört sich vielleicht manchmal nett an, aber es ist immer gegen die Person des Herrn Jesus gerichtet. Pewne rzeczy mogą brzmieć całkiem nieźle, ale one są zawsze skierowane przeciwko Panu Jezusowi. Und dort zieht Elimelech mit seiner Familie hin. I tam właśnie wyprowadził się Elimelech ze swoją rodziną. Dann wird uns in Vers 2 gesagt, der Name des Mannes war Elimelech. I w drugim wierszu czytamy, on nazywał się Elimelech. Und Elimelech heißt eigentlich Mein Gott ist König. Elimelech znaczy to imię, mój Bóg jest Mein Gott ist König. Mein Bóg jest mój Bóg jest królem. Er hatte einen schönen Namen, ja? Miał piękne imię, prawda? Er hatte ein gutes Bekenntnis, würden wir sagen. Powiedzielibyśmy, to było dobre świadectwo. Aber er lebte ganz anders. Ale żył całkiem inaczej. Es ist bei Samuel, wo Gott Samuel sagt, dass sie ihn verworfen haben, dass er nicht mehr König über sein Volk sein sollte. Gott sagt bei 1. Samuel 8. W pierwszej księdze Samuela, 8 rozdział, 7 wiersz. A Pan rzekł do Samuela, wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówią do Ciebie, gdyż nie Tobą wzgardzili, lecz mną wzgardzili, bym nie był królem nad nimi. Also es war so, dass das Volk Israel, als sie sagten, wir wollen einen König haben, dass sie damit Gott verworfen haben. I przez to, że ten lud powiedział, chcemy mieć króla, to oni odrzucili Boga. Und im Neuen Testament finden wir sowas ähnliches. I w Nowym Testamencie mamy coś podobnego. Da finden wir im Sendschreiben an Sardes in Offenbarung 3. Objawienie, trzeci rozdział w tym liście do Sardes. Dass Gott sagt, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Bóg tam mówi, masz imię, że żyjesz, a jesteś martwy.
Ein gutes Bekenntnis, dobre wyznanie, aber kein Leben. Ale nie ma życia. Nun, wenn wir das auf uns anwenden, wir haben ein gutes Bekenntnis, wir haben auch Leben, aber sieht man das nach außen? Jeśli to przełożymy na nas, tak, my też mamy dobre wyznanie, mamy życie, ale pytanie, czy jest to widzialne na zewnątrz? Und dann finden wir hier noch einen ernsten Gedanken, besonders für uns als Familienväter. I tu mamy jeszcze jedną poważną myśl dla nas jako głowy domu. Die Entscheidung von Elimelech hatte Konsequenzen auch für andere. Decyzja Elimelecha miała swoje konsekwencje też wobec innych. Und wenn wir als Eltern, als ältere Entscheidungen treffen, jeśli my jako starsi, jeśli my jako rodzice podejmujemy decyzje, hat das oft Konsequenzen für andere auch. Bardzo często to konsekwencje naszych decyzji możemy widzieć też na innych. Das kann in positiver wie in negativer Hinsicht sein. To może być zarówno w tym sensie pozytywnym, jak i negatywnym. Und wir sehen hier das erste Mal in diesem Buch, das kommt noch öfter, dass eine Entscheidung, die vernünftig aussieht, eine Entscheidung ist, die ganz schlimme Ergebnisse hat. Widzimy, że ta decyzja, która na pierwszy rzut może i wydawała się dość rozsądną, ma bardzo złe skutki. Die Entscheidung, die Elimelech traf, war doch eigentlich vernünftig, oder er wollte Nahrung für seine Familie haben. Bo ta jego decyzja była rozsądna, przecież on chciał zapewnić byt swojej rodzinie. Aber es war eine total falsche Entscheidung. Ale jednak ta decyzja była całkowicie błędna. Und das Neue Testament ermahnt uns, dass wir jeden Gedanken gefangen nehmen sollen unter den Gehorsam des Christus. I w Nowym Testamencie widzimy, że każdą decyzję powinniśmy podjąć z Chrystusem. Also es geht nicht um die Frage, ob eine Entscheidung vernünftig ist. I to nie jest pytanie, czy dana decyzja jest rozsądna. Natürlich hat Gott uns einen Verstand gegeben und den sollen wir auch benutzen. Oczywiście Bóg dał nam rozum i mamy go używać. Aber entscheidend ist dann, dass wir es vor den Herrn bringen und fragen, was ist dein Wille jetzt zu tun? Ale decydującym jest, czy my przedkładamy to Panu i pytamy się, jaka jest twoja wola? Denn Elimelech traf hier eine vernünftige Entscheidung, die im Tod endete. Bo Elimelech podjął decyzję, która była rozsądna, ale skończyła się śmiercią. In Sprüche 14 heißt es, da ist ein Weg, der einem Mann gerade erscheint und sein Ende sind Wege des Todes. W Przypowieściach mamy wiersz Przypowieści 14:12. Niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci. Im Gegensatz dazu, da werden wir so Gott will dann morgen drauf kommen, trifft später Ruth eine sehr unvernünftige Entscheidung, die aber eine Entscheidung des Glaubens war. I jutro będziemy widzieli decyzję, którą podejmuje Rut, która była bardzo nierozsądna, ale która była decyzją wiary. Dann werden uns die beiden Söhne genannt, Machlon und Kiljon. Potem mamy tych dwóch synów wymienionych, Machlona i Kiljona. Machlon heißt übersetzt Krankheit. Machlon, jeśli przetłumaczymy to imię, to oznacza choroba. Und Kiljon heißt übersetzt Verschmachten. A Kiljon... Słaby. Verschmachten heißt verhungern? Verhungern oder verdursten. Można by to przetłumaczyć jako zagłodzony, albo zagłodzić, albo też jako mieć pragnienie. Marniejący też. Albo marniejący, o. Das gibt uns insbesondere noch mal einen Hinweis auch auf die prophetische Linie, wo der Prophet Jesaja schon von spricht in Kapitel 1. I to nam pokazuje też tą proroczą linię, o której mówi Izajasz w pierwszym rozdziale. Vers 5, zweiter Teil. Piąty wiersz, druga część. Cała głowa chora i całe serce słabe. Also es war ein gewisses Empfinden da für diesen schlechten Zustand, aber man nahm die Zuflucht nicht zu Gott. I było takie odczucie, że ten stan jest zły, ale jednak nie szukali schronienia w Bogu. Und dann kamen sie nach Moab und blieben da. I przyszli do Moabu i pozostali tam. Es gab offensichtlich überhaupt keinen Drang mehr zurück. Wydaje się, że w ogóle nie mieli tego pragnienia, by wrócić. I widzimy, że 10 lat tam pozostali. Das Ergebnis hat Elimelech mit Sicherheit nicht beabsichtigt. I tego rezultatu tej decyzji
Elimelech na pewno się nie spodziewał. Aber trotzdem war er voll verantwortlich dafür. Ale jednak on był w pełni odpowiedzialny za to. Und die Söhne, wenn sie mitzogen und in dem Fall vielleicht schon erwachsen waren, waren sie auch verantwortlich. I jego synowie, którzy razem z nim poszli, a byli już dorosłymi, też byli współodpowiedzialni. Das ist übrigens in unserer Gesellschaft heute oft auch anders. W naszym społeczeństwie często jest to, wygląda to inaczej. Da fragen wir immer, wer ist denn wie viel schuld oder wie viel verantwortlich? My często pytajemy się, zadajemy sobie to pytanie, ile kto jest odpowiedzialny, jaki udział procentowy ma w odpowiedzialności. Und da wird vielleicht gesagt, der eine ist 70% und der andere 30% verantwortlich. I stwierdzamy często, że ten ma na przykład 70% odpowiedzialności, a tamten tylko 30%. Zusammen also 100, nie? Razem podjęli tą 100% decyzję. Aber bei Gott ist das anders, da sind beide zu 100% verantwortlich. Ale u Boga jest to inaczej. Obaj są 100% odpowiedzialni, każdy z nich po 100%. Wie ist das denn mit Naomi? A jak ta sprawa wygląda z Noemi? Nun, damals war die Zeit anders als heute. Sie war also vollständig auch materiell abhängig von ihrem Mann. Wtedy te czasy były całkiem inne niż dzisiaj. Ona była całkowicie zależna od swojego męża. Aber wir wollen das ja geistlich anwenden für uns. Ale duchowo przełóżmy to na nas. Stellt euch mal diese Situation vor. Die wünsche ich keinem von uns. Sie ist ganz, ganz schlimm und schwierig. Wyobraźmy sobie tą sytuację. Nie życzę tego nikomu z nas, ale bo jest ona bardzo zła. Aber stellt euch mal vor, ihr lieben Schwestern, da würde euer Mann eine ganz falsche Entscheidung treffen, die gegen Gottes Wort ist. Wyobraźcie sobie, siostry, że wasz mąż podejmuje decyzję, która jest stuprocentowo zła i przeciwna Słowu Bożemu. Was wäre dann eure Aufgabe? Jakie jest wasze zadanie? Oder das könnte man auch übertragen auf ältere Kinder jedenfalls, die selber verantwortlich sind. To też możemy przenieść na dzieci, nasze dzieci, które już są odpowiedzialne. Da gehen Eltern einen Weg, der nicht nach dem Gedanken Gottes ist. Rodzice na przykład zaczynają iść drogą, która nie jest według myśli Bożych. Wie gesagt, ich wünsche keinem von uns, dass wir in so eine Situation kommen. Jak już to powiedziałem, nie życzę nikomu, aby ktoś z nas w takiej sytuacji się znalazł. Aber dann greift das Wort, dass wir Gott mehr gehorchen sollen als Menschen. Ale wtedy dotyka nas to słowo, które mówi, mamy być bardziej posłuszni Bogu niż ludziom. Weil Gehorsam oder Unterordnung hört da auf, wo die Rechte des Herrn verletzt werden. Bo posłuszeństwo, Gehorsam oder Unterordnung. Bo posłuszeństwo albo poddanie przestaje obowiązywać tam, gdzie prawa pańskie są złamane. Hier, wie gesagt, geht die Familie zusammen und das erste Ergebnis ist, dass der Mann stirbt. Ta rodzina idzie razem i pierwszy rezultat jest taki, że mąż umiera. Und dann kommt eine weitere schlimme Folge. I potem jest druga błędna, czy kolejna, kolejne następstwa są. Die beiden Söhne nehmen sich moabitische Frauen. Obaj synowie biorą sobie Moabitki za żony. Gottes Wort hatte ja etwas sehr deutlich dazu gesagt. Słowo Boże wyraźnie na ten temat coś powiedziało. Und Gottes Wort sagt auch im Neuen Testament etwas deutlich dazu. I również w Nowym Testamencie Słowo Boże dobitnie na ten temat mówi. 2. Korinther 6 zum Beispiel. 2. Korinthian 6 na przykład. Zeigt, dass eine Beziehung zwischen einem Gläubigen und einem Ungläubigen absolut ausgeschlossen ist. Pokazuje nam, że społeczność wierzącego z niewierzącym jest wykluczona. Die beiden hier, die uns gezeigt werden, Orpa und Ruth, waren ja nette Mädchen offensichtlich. Te dwie, które tu są wymienione, Orpa i Ruth, z pewnością były bardzo miłymi dziewczynami. Hinterher wird uns sehr viel positiv an Zuneigungen, die sie zeigten, auch zu ihrer Schwiegermutter berichtet. Czytamy w późniejszych wierszach te ich bardzo dobre relacje do teściowej i te, ten stosunek, jaki do niej miały. Aber es waren ungläubige Frauen. Ale to były niewierzące kobiety. Und das schließt Gottes Wort aus. I to Słowo Boże wyklucza. Und schon mal hört man das, dass jemand dann vielleicht ein junger Mann sagt, ich denke, bei euch ist das nicht so, hoffe ich jedenfalls, der Herr hat mir dieses Mädchen gezeigt als meine Frau, aber sie ist ungläubig. I mam nadzieję, że u was nie ma i nie będzie nigdy takiego przypadku,
że jakiś młody człowiek powie: Pan mi wskazał właśnie tą dziewczynę, która jest niewierząca, jako żonę. Das kann überhaupt nicht sein, so etwas. Coś takiego w ogóle nie może mieć miejsca. Wenn Gott in seinem Wort etwas ausschließt, dann kann es nicht sein Wille sein. Jeśli Bóg wyklucza coś w swoim słowie, to jak może to być jego wolą, że on coś takiego wskazał? Dann brauche ich auch nicht danach zu fragen, ob es vielleicht anders ist. I wtedy też nie muszę się pytać i nie muszę stawiać pytań, czy może Bóg nie zmienił zdania, albo nie, ta sprawa może jakoś inaczej wyglądać. Und diese Entscheidung hier des Ehepartners ist eine der wichtigsten Entscheidungen, die ihr als junge Leute zu treffen habt. I ta decyzja, by wybrać sobie małżonka czy też żonę, to jest jedna z najważniejszych decyzji was młodych w waszym życiu. Und gerade in der Entscheidung zeigt sich auch, welchen Platz hat der Jesus in meinem Herzen. I też właśnie w tym wyborze możemy zaobserwować, jakie miejsce ma Pan Jezus w moim sercu. Oder ist es ganz wichtig, nach dem Willen des Herrn zu fragen, bevor wir uns innerlich festgelegt haben. I to jest bardzo ważne, abyśmy najpierw zapytali Pana Jezusa w naszym sercu, zanim podejmiemy jakieś wiążące decyzje. Und es liegt noch eine ernste Botschaft da drin. Der Vater suchte gleichsam den Weg in die Welt. Jest jeszcze jedna ważna rzecz. Tutaj widzimy, że ojciec poszedł w świat. Und die Söhne gingen einen Schritt weiter. Sie suchten die Welt selber. I widzimy, że synowie poszli jeszcze krok dalej. Der Vater ging in den... Der ging in die Welt. Er wollte einfach dorthin gehen und dort sein. Und die Söhne wollten direkte Gemeinschaft eben. Ojciec poszedł w świat, a synowie sami szukali społeczności ze światem. Und damit war das Zeugnis Gottes, was diese Familie angeht, kaputt. I przez to, co się tyczy tej rodziny, to świadectwo Boże zostało całkowicie zniszczone. Und wir sehen hier, wie sehr wir auf unsere Herzen aufpassen müssen. Widzimy, jak bardzo musimy dbać, czy uważać, czy pilnować naszych serc. Zum Schluss ein ganz kurzes Beispiel, auch aus dem Alten Testament, was so ähnlich läuft wie hier. Na koniec króciutki przykład ze Starego Testamentu, który miał podobnie przebieg jak tutaj. Ihr kennt die Begebenheit mit Lot aus dem ersten Buch Mose. Z pewnością znacie historię Lota. Wenn das Neue Testament uns nicht sagen würde, dass es ein gläubiger Mann war, würden wir das nicht vermuten. Gdyby Nowy Testament nam nie powiedział, że to był wierzący człowiek, z opisu Starego Testamentu nigdy byśmy nie stwierdzili, że to wierzący był. Und es begann damit, dass er diese Ebenen des Jordan sah, dass sie bewässert waren und er vergleicht sie mit dem Land Ägypten und mit dem Garten Eden. I zaczęło się to od tego, że on zobaczył te niziny Jordanu, które były wspaniale nawodnione i było wiele pokarmu i je porównywał do ogrodu, do raju i do krainy egipskiej. Merken wir, also Ägypten, die Welt und der Garten Eden, das was Gott gegeben hatte, war für ihn alles gleich. Zauważmy, że Egipt, który jest obrazem świata, i raj, ten ogród Eden, dla niego było to samo. Dann schlägt er im nächsten Schritt Zelte auf bis nach Sodom. I potem zaczął rozbijać namioty i zbliżył się do Sodomy. Er wollte da eigentlich gar nicht hin, aber er war den ersten Schritt schon mal in die Richtung gegangen. W zasadzie on wcale tam nie chciał zamieszkać, ale ten pierwszy krok zrobił ku temu. Und etwas später sitzt er im Tor Sodoms. I krótki czas później czytamy, że siedział w bramie Sodomy. Wir würden heute sagen, er mischte in der Politik der Welt mit. Powiedzieli, jeśli byśmy to przełożyli na dziś, to zaczął działać w polityce tego świata. Und als er dann später seinen Schwiegersöhnen etwas sagen will von Gott, da haben sie über den gelacht. I gdy on swoim zięciom coś chciał powiedzieć o Bogu, to wyśmiali go. Und das zeigt uns, dass unser praktisches Leben in Übereinstimmung mit dem Bekenntnis sein muss. I to nam pokazuje, że nasze praktyczne życie musi zgadzać się z naszym wyznaniem. Wir können nur ein Zeugnis sein für den Herrn Jesus in dieser Welt, wenn wir uns von der Welt auch trennen. Możemy być tylko wtedy świadectwem dla Pana Jezusa w tym świecie, jeśli odłączymy się od tego świata. Über Abraham sagen die Menschen, du bist ein Fürst Gottes unter uns. O Abrahamie inni powiedzieli, ty jesteś księciem Bożym pośród nas. Und dieser erste Abschnitt in Vers 5 endet damit, dass Naomi alleine übrig blieb. I ten pierwszy urywek kończy się w 5. wierszu, że Noemi pozostała sama bez męża i synów.
Und da, wo eigentlich alles am Ende scheint, wo alles kaputt ist, i tam, gdzie wydaje się, że wszystko jest stracone, wszystko się skończyło, da triumfiert jetzt die Gnade Gottes. Zaczyna triumfować łaska Boża. Das darf uns nicht dazu führen, selber leichtfertig zu sein. I to nie może nas prowadzić do tego, że się będziemy usprawiedliwiali. Aber wir sehen eben, wie Gott in seiner Gnade an den Herzen wirkt und Wiederherstellung, Zurechtbringung bewirken möchte. Ale możemy też zobaczyć, jak Bóg w swojej łasce chce odbudować i chce dać to odrodzenie. Aber es heißt auch, ale to też oznacza, wenn der Weg gleichsam des Abweichens sehr schnell geht, wir haben ja hier nur ganz wenige Verse am Anfang, że jeśli ta droga od chodzenia od Boga, zejścia na tą złą drogę, bardzo szybko postępuje, tak jak tutaj mamy w kilka wierszy tylko, dass der Weg der Wiederherstellung deutlich länger ist, że ta droga odbudowania się trwa znacznie dłużej. Von der Entscheidung nach Moab zu gehen am Ende von Vers 1. Pod koniec pierwszego wiersza on zdecydował, by iść do Moabu. Bis zum Ende von Vers 5 sind es gerade mal 4 Verse. Do końca piątego wiersza mamy tylko 4 wiersze na tą decyzję, że został w Moabie. Und der Weg zurück geht von Vers 6 bis Vers 22. A ta droga powrotna, opisaną ją mamy od 6 wiersza do 22. Der Weg der Wiederherstellung ist deutlich länger. Ta droga odrodzenia jest znacznie dłuższa. Aber wir werden sehen, dass auf diesem Weg erstens ein Mensch zum Glauben an den Herrn Jesus geführt wird. Ale będziemy oglądali, że w tej drodze po pierwsze człowiek jest przywiedziony do wiary w Pana Jezusa. Wir finden die rettende Gnade Gottes. Widzimy tą ratującą łaskę Bożą. Und wir finden zweitens die wiederherstellende Gnade Gottes in Bezug auf Naomi. I po drugie widzimy tą odbudowującą czy odradzającą łaskę Bożą, która dotknęła Noemi. Und wenn der erste Abschnitt auch sehr ernste Ansprache an unsere Gewissen ist, i nawet jeśli ten pierwszy urywek jest bardzo poważnym i przemawia do naszych sumień, wird uns dann in dem folgenden die Gnade Gottes umso größer. To w kolejnych wierszach będziemy widzieli łaskę Bożą i będzie ona tym bardziej obfitowała.